Cześć wszystkim, tu Magda. Słuchajcie, dosłownie się rozpływam, ale odcinek trzeba nagrać. Dzisiaj pogadamy sobie o zużytych moich produktach do włosów. Z tego co widziałam, to 5 miesięcy temu nagrywałam ostatni tego typu odcinek i trochę się tego tutaj nazbierało, dlatego że ja bardzo staram się dękować swoje kosmetyki. Te, które mi nie podpasują, oddaję innym, ale mimo wszystko staram się zużywać to, co mam i nie będę przedłużać, zaczynam. Myślałam sobie, aby podzielić te dęka na konkretne kategorie produktów, czyli na przykład dęko włosowe, wcierki, stylizatory, odżywki do mycia, ale tak na to patrzę wszystko i myślę, że o wszystkim Wam powiem, co tu mam. Postaram się. No i zacznę najpierw od mgiełek Pinia Locada Unwend. Zobaczcie, już zużyłam dwie. Powiem Wam, że bardzo często je używam. Jak na przykład cały dzień noszę ananasa, no to jednak jak go zdejmę, to czasami delikatnie, wiecie, tak włosy mi odstają, zwłaszcza teraz one są takie tutaj krótsze, rosną mi i troszkę się wykrzywiają. I gdy spryskam je Pinia Locadą tak delikatnie z góry, wiecie, tak wezmę na jedną stronę, spryskam na drugą, wygniotę i już one zupełnie inaczej wyglądają. Dzisiaj też sobie spryskałam nową sztuką Pinia Locady moje włosy i bardzo lubię tą mgiełkę. Wiem, że ją się kocha albo nienawidzi, w takim sensie, że niektórym bardzo puszy włosy, niektórym nie. U mnie jako reanimator, jako produkt do reanimacji na kolejny dzień czy na kolejne dwa dni sprawdza się super. Bardzo delikatny produkt i przypominam, że mam film na kanale o tej mgiełce, cały poświęcony i też użyłam ją na trzech kobietach z różnymi typami skrętu, więc myślę, że Wam to pomoże. Jane Carter Solution Curl Defining Cream to jest tak naprawdę stylizator. On jest niedostępny obecnie w Polsce, z tego co wiem, niestety jeszcze go nie ma w żadnym sklepie. Bardzo lubię, ja używałam ten krem jako odżywka bez spłukiwania, taki typowo emolientowy produkt, mimo tego, że z tego co pamiętam w składzie ma jakiś humektant, ma glicerynę tak pod koniec w składzie z tego co widzę, ale no kochałam i zużyłam do cna. I nie wiem, no chciałam sobie kupić, jak byłam w Holandii na początku roku, ale stwierdziłam, kobieto, masz tyle tych rzeczy, weź najpierw zużyj to, co masz, a wtedy kupuj sobie kolejne rzeczy, także poczeka, ale always in my heart ten krem, serio. O, nie wiem, które to już opakowanie, szampon peelingujący Unwend Minty Wrap. Cóż ja mam powiedzieć? Uwielbiam ten szampon, on pachnie miętą, ma drobinki takie kawowe. A nie, przepraszam, widzicie? Ja nie wiem dlaczego, ale przez to, że to są z pestek Morelli, te drobinki wyglądają jak kawa sypana, takie brązowe w całym szamponie i ja zawsze mam w głowie to, że to jest chyba jakaś kawa w środku, a to nie jest kawa, to są drobinki pestek Morelli, ale uwielbiam ten szampon, bo pięknie pachnie, fajnie złuszcza na skórek, domywa włosy, ma kokamidopropylbetainę, więc dla osób, które mają uczulenie, to może być istotne, ale myślę, że to jest taki stary wyjadacz, to jest nawet, widzę, kultowy kosmetyk 2018 roku. Uwielbiam. Kolejne dwa produkty i znowu marka Unwend. Jest to emolientowa róża, odżywka do włosów o wysokiej porowatości. Kolejny mój ulubieniec, totalny pewniak. Bardzo lubię tą odżywkę. I widziałam, że na stronie Unwend można kupić 500 ml taki worek refill z tą odżywką, więc myślę, że jak ta kolejna mi teraz się zużyje, którą mam na mojej pralce w łazience, no to kupię sobie takie duże opakowanie, bo bardzo się opłaca, no i wiem, że zużyję. Dajcie mi znać, czy Wy lubicie tą odżywkę, albo czy lubicie irys, bo ja na przykład irys też uwielbiam, przede wszystkim zapach, no tylko, że irys jest do średniej porowatości, więc tylko nadawała się u mnie najlepiej jako odżywka do mycia, jako maska nie za dobrze dociążała z racji tego, że ja mam włosy wysokoporowate, a nie średnio porowate, ale emolientowa róża też już zawsze w moim sercu. Ojej, ziaja, kuracja olejkami arganowymi i tsubaki, to jest świetna odżywka do mycia, już mówiłam o niej w odcinku z odżywkami do mycia, które polecam. Ja teraz jak zobaczyłam to opakowanie, to aż się stęskniłam, bo i zapach ma ładny i fajnie działa na włosach. Tutaj też jest pantenol, ale u mnie pantenol nawilża i nie puszy włosów, więc ja traktowałam tą odżywkę jako taką emolientową. No uwielbiam ten produkt. Ona jest bardzo tania, bardzo, bardzo. Więc miałabym ochotę sobie ją kupić, ale muszę zużyć to, co mam, dlatego się trzymam. Widzę, że mam tutaj bardzo dużo odżywek do mycia, więc lecimy dalej. Gosh Rose Oil to jest
to też możecie już kojarzyć z poprzednich odcinków, też z odżywkami do mycia. Gorsz to jest naprawdę, ma krótki skład, ale konkretny emolient, taką ma dość rzadszą konsystencję. Ja nie używałam za bardzo na drugie O, bo moim zdaniem aż tak genialnie nie dociążała, ale do mycia na pierwsze O, no jest świetna. Też widziałam u osób na Instagramach z niższą porowatością, że lubią chyba bodajże dwa inne rodzaje tej odżywki. Tutaj te odżywki im się naprawdę udały. Ja sama za siebie mogę powiedzieć, że Rose Oil jest super i spore polecanko. Kolejny produkt marki Gosh, Vitamin Booster Cleansing Conditioner. To jest taki typowy co-wash, dlatego, że tutaj mamy składniki takie nawilżające, ale również łagodny detergent i jest to kokamidopropyl beta inne. Jest też surfaktant kationowy i tutaj jest taka różnica w tym produkcie, jeśli chodzi w ogóle o co-washe, że one mają składniki nawilżające, mogłyby być tą odżywką do mycia, ale przez ten łagodny detergent to sprawia, że niestety ja na przykład na moich włosach co-washy nie rozczeszę. To jest ta różnica, więc ja co-washę i tak też ten produkt używałam na skórę głowy jako łagodny szampon, jako M i bardzo dobrze się sprawdzał. Tutaj akurat miałam taki problem, bo niestety ta tuba w jakimś momencie mi pękła i tutaj wylatywał mi ten szampon i dołem i tak sobie zamieniałam, z której strony dzisiaj sobie wyjmuję, ale tak to bardzo dobrze domywał i bardzo dobrze się sprawdzał. Przypominam, ma kokamidopropyl beta inne. Isana odżywka do włosów, pielęgnacyjny olej arganowy. Kolejny dobry, tani produkt, który oczywiście znajdziecie w Rossmanie. Tutaj też mamy humektant, ale ja wam powiem szczerze, że ja również tą odżywkę bardziej traktowałam jako taką emolientową. Miałam takie poczucie, że nawet jeśli trochę tych humektantów moje włosy poczują, to i tak nie będzie tragedii. Bo tutaj mamy pantenol, trochę niżej w składzie, wyżej mamy glikol propylenowy. Wiem, że też wiele osób lubi i też bardzo dobrze może się sprawdzić jako podkład pod olej. Wiecie co, ciągle mi coś bzyczy, jakiś chyba komar i po prostu aż jak słyszę ten dźwięk, to mam wrażenie, że zaraz do mnie przyleci i mi coś tutaj zrobi. Kolejny produkt, to jest takie moje świeże denko, można powiedzieć, Bio2You i jest to maska do włosów z proteinami i aminokwasami jedwabiu. Ja pisałam wpis na blogu o tej masce, ale też przecież nagrywałam odcinek ze zbiorczą recenzją kosmetyków do kręconych włosów z bioekodrogerii. To jest taki mój ulubieniec, jeśli chodzi o te wszystkie produkty, które przetestowałam. Jak tutaj nazwa wskazuje, ma aminokwasy. Moje włosy kochają tego typu odżywki, maski. Jeśli potrzebują protein, na przykład wiecie, po oczyszczającym szamponie używam odżywek masek proteinowych, no to jak najbardziej ten produkt bardzo dobrze się sprawdzał. No jako pierwszego go zużyłam z tych wszystkich trzech rodzajów tych masek z Bio2You. Bardzo, bardzo dobry produkt. Też tak jak już powiedziałam w tamtym odcinku o bioekodrogerii, ja uważam, że Bio2You w szczególności może się sprawdzić przy włosach cienkich, takich, które potrzebują objętości, które też oczywiście lubią proteiny, chociaż nie wszystkie te maski mają proteiny. Jeśli właśnie macie tego typu włosy, to Bio2You może być dla was. I tutaj nie mówię tylko o masce, ale też o szamponie i o tonikach do włosów. Przepraszam, o serach do włosów. To nie są toniki, tylko sera do włosów. Takie wodna taka konsystencja. Kolejny produkt i też z bioekodrogerii Costly. Mówi się Costly, tak już się nauczyłam. Hipoalergiczna odżywka do włosów bez siarczanów z ekstraktem z liści broskwini. Kolejny dobry produkt. Jak zaczęłam testować te kosmetyki z bioekodrogerii, to była jedna z pierwszych moich zdenkowanych produktów. Raczej używałam ją jako maskę na drugie O, ponieważ była treściwa. Miała taką specyficzną konsystencję, taką tępą, ale treściwą. Ciężko to opisać. Niestety już teraz nie pokażę, bo butelka jest pusta, ale bardzo dobrze dociążał. Tutaj mamy akurat skład emolientowy, też dlatego w sumie wzięłam tą odżywkę, bo ja to zawsze z emolientami to... Jeśli jesteście ciekawi składu, to zajrzyjcie do tego mojego odcinka ze zbiorczą recenzją kosmetyków z bioekodrogerii. W ogóle marka Costly ma fajny skład, tak z tego co widziałam. A propos tego mojego ukochanego żelu. Ale to nie temat na ten odcinek.
Mówiłam już o nim w tamtym odcinku ze zbiorczą recenzją. As I Am Cleansing Pudding. I tutaj to był taki łagodny szampon, mogłabym powiedzieć. Taki trochę co-wash, ale raczej łagodny szampon. Zawiera zarówno łagodne detergenty, jak i surfaktanty kationowe. Bardzo dobrze również domywało mi skórę głowy. Oczywiście traktowałam jako łagodny szampon. Z przyjemnością mi się go zużywało. Robił jakiś szał, no nie, no po prostu domywał i robił to, co miał robić i robił to dobrze, więc tutaj też polecanko leci w tą stronę. I tu mamy w składzie też dobry alkohol i to właśnie przed łagodnym detergentem mamy glicerynę, sok z aloesu, jakieś wyciągi, oleje, więc tak jak mówię, taki typowy co-wash. Biowax, maska intensywnie regenerująca, malina, morożka i olej z róży. Powiem wam, że to jest maska intensywnie regenerująca, chyba powiedziałam. To jest też skład humektantowo-emolientowy. Ja wam powiem, że te maski Biowax są spoko. Naprawdę, one nie robią żadnej krzywdy, fajnie się zachowują, ale ja zawsze mam problem z ich zużyciem. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się dłuży zużywanie tych masek. Ciężko mi powiedzieć dlaczego. W składzie mamy wysoko glicerynę i tutaj też mogę powiedzieć, ja również, że jak używałam na drugie o, no to ona jakoś super nie dociążała moich włosów. Nie robiła nic złego, ale też nie widziałam jakichś takich spektakularnych efektów, tak mogę powiedzieć. Nie wiem, w ogóle jak używam masek Biowax, to często mam takie podobne odczucia na koniec, jeśli chodzi o zmycie. Dajcie mi znać, czy macie podobnie. Ale no, długo ją zużywałam. O Jezu, bardzo długo, bo jeszcze pamiętam, jak na blogu o niej chyba pisałam, z tego co kojarzę. Też wydaje mi się, że kiedyś one bardziej mi jakoś pasowały. Teraz jakoś tak mam więcej kosmetyków i też inne polskie marki się rozwijają i mam takie większe rozeznanie, jakoś takie poczucia, bo moje włosy może się trochę zmieniły. Ale nie mówię, że tak wszyscy będą mieli. Jestem ciekawa, jakie jest wasze zdanie odnośnie masek Biowax. Też muszę podkreślić, że no, ja wszystkich masek Biowax nie używałam, tylko te kilka razy w moim życiu, co miałam. Nie chcę tak szufladkować, skoro wszystkich nie stosowałam. Ale przejdźmy do kolejnego produktu. Phytophilos Mascara Detox. To jest maska. Ja w ogóle lubię te maski Phytophilos. Nawet. Oczywiście, że mam. Zobaczcie, jak mam wszystkie tuby pocięte. Dosłownie. Tutaj oczywiście jest ta moja ukochana maskera Illuminante. Maska emolientowa. Jeśli szukacie dobrej maski emolientowej, tutaj po raz tysięczny polecam Phytophilos. Kocham tą maskę. Kocham. Jeszcze raz kocham. Ale przejdę do tej, bo tej jeszcze nie było w ręku. To jest maskera Detox. I tak jak nazwa wskazuje, to ma robić taki detox. Bo w tej masce w składzie jest dużo składników zakwaszających i helatujących. I ja powiem wam szczerze, że ja ją używałam naprawdę tak co grubo, co kilka myć. Ja ją długo zużywałam, ale wiedziałam, że ona w składzie, wiecie, i ma różne kwasy, jakiś tam wyciąg ze skórki cytryny, z tego co dobrze widzę, czy tam z owocu cytryny. Naprawdę, jakaś tam hydrolizowana skóra z pomidora. No mówię wam, ogólnie skład jest bardzo pokaźny. Ja zawsze miałam tak mięciutkie włosy i na przykład używałam jako drugie O. Po prostu miałam ten pozytywny efekt, jaki daje zakwaszenie na włosach, czyli no na mokro one przede wszystkim były jeszcze, wiecie, takie bardziej nabłyszczone, mięciutkie, takie gładkie, bardzo przyjemne. Jeśli szukacie czegoś innego do zakwaszenia niż ocet jabłkowy rozcieńczony z wodą albo szampon zakwaszający, to ta maska jest naprawdę godna uwagi. Pharmaceries Hair and Scalp Has Stimulinum i to jest odżywka z marki Pharmaceries, odżywka stymulująca wzrost włosów. Ona mi się dość szybko skończyła, to znaczy ona miała dość rzadką konsystencję. Ja ją bardzo lubiłam jako pierwsze O, bo bardzo nawilżała, odżywiała włosy, zmiękczała, to co lubię, godna polecenia. Natomiast właśnie jeśli chodzi o tą konsystencję, w przypadku tej odżywki potrzebowałam sporej ilości, aby w ogóle, żeby pokryć moje loki. Przez to dość szybko mi się skończyła, natomiast efekty robiła bardzo ładne na włosach, robiła wszystko to, czego ja potrzebuję. Na pierwsze O, ładnie włosy się rozczesywały, także bardzo lubiłam. Natomiast jeśli chodzi o to stymulowanie wzrostu włosów, niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo składowo mogę powiedzieć, że powinna, ale nie widziałam tego dlatego, że ja co chwilę używam czegoś nowego, co chwilę inna wcierka i szczerze sama już nie wiem, co jaki efekt mi daje, ale nie próżnuję. Dzisiaj w ogóle znowu podcięłam włosy, bo tak wiecie, rosną mi i podcinam. Teraz muszę pójść do pani Danki, żeby mi włosy podcięła, bo tak mi wiszą, ale dobra, znowu zeszłam z tematu. Więc tak, podsumowując, odżywka Pharmaceries, super.
Kolejny denko, anwen nawilżający bez. Ja głównie tą odżywkę używam w sumie chyba tylko w ostatnim czasie. Używałam jej jako podkład pod olej. Do tego sprawdza się genialnie. Ma humektanty w składzie, nawilża, jest świetna do tego zabiegu. I co tu więcej mam dodać? No nic, po prostu jak jeszcze jej jakimś cudem nie używaliście, to warto spróbować. Rosyjska odżywka Koza Dereza. Pamiętam, że ją pokazywałam wam po raz pierwszy w tym filmie, gdzie rozjaśniłam włosy i napisałam, że zostałam blondynką i pokazywałam produkty. Jakiś rok temu to było. I jak widać, blondu już nie ma, denko już jest. Także wszystko się zgadza, powiedzmy. No i ja tą odżywkę używałam głównie na pierwsze o. Bardzo pozytywne mam o niej wspomnienia, bo i dobrze rozczesywała włosy, na niej dobrze się rozczesywało włosy, też nawilżała włosy. Zmiękczała. Ona ma tutaj wyciąg z mleka i proteiny mleka. Ja ją używałam głównie po użyciu szamponu oczyszczającego i do tego sprawdzała się super. Douglas, odżywka Camellia i bawełna, Camellia and Cotton. Ja tą odżywkę używałam jako maskę, w ogóle to jest śmieszne, bo jak testowałam kosmetyki z Douglasa do wpisu na blogu, to ja sobie zamieniłam to. To też pokazuje, że etykieta to nie ma znaczenia, etykieta produktu. Dlatego, że odżywkę z nazwy używałam jako maskę, a maskę z nazwy używałam jako odżywkę. No i tutaj mam odżywkę jako maskę, świetne. W ogóle to ma 75 ml i na wakacje jak najbardziej bym sobie kupiła. Tutaj skład był emolientowy z pantenolem. A pantenol u mnie nie puszy, tylko nawilża, przypominam, więc no kurczę, dla mnie to odżywka naprawdę to było takie odkrycie z Douglasa. No i co, może tak bym powiedziała też, co narobiła na moich włosach. Przede wszystkim, no co, dociążała i nawet jeśli chodzi o ten pantenol, to włosy były nawilżone, gładkie, bardzo przyjemne. Pamiętam też, że była naprawdę wydajna jak na te 75 ml. Słuchajcie, tu nastało denko. Hey Retail Cosmetics, Hey Retail Squeaky Clean. Muszę sobie kupić znowu ten szampon. Jest to łagodny szampon helatujący do mycia w twardej wodzie. W ogóle kochałam ten zapach. Jak macie problem z twardą wodą, ja w sumie aż tak nie mam, ale i tak sobie lubiłam za jakiś czas myć włosy, aby użyć tego szamponu tuż po rozjaśnianiu czy farbowaniu, żeby też zakwasić włosy, więc to naprawdę tego bardzo dobrze mi się sprawdzał. No ale mówię, jak macie twardą wodę, jak mieszkacie w dużym mieście, gdzie jest problem z twardą wodą, to taki szampon może pomóc, może wam usunąć te minerały, substancje z włosów, na przykład jeśli wasze włosy są bez życia, czuć, że coś na nich jest, no to warto użyć szamponu helatującego i bardzo możliwe, że wasz problem się rozwiąże. O, słuchajcie, i widzicie, i mam Douglas maska Almond and Shea. Jeśli chodzi o konsystencję, to zdecydowanie tutaj to mi bardziej pasowało jako odżywka do mycia. Na pewno ten mniejszy produkt, który używałam jako maskę, zrobił na mnie większe wrażenie, chyba dlatego, że świetnie się nadawał jako maska. Odżywek do mycia mam dużo, dlatego nie wiem, czy bym sobie kupiła kolejne opakowanie. Natomiast też dobrze mi się sprawdzał. I też tutaj, o, muszę dodać, że to są naprawdę dość krótkie składy, ale konkretne, bardzo dobrze działające. Kolejny produkt, Bounce Curl Moisture Balanced Leave-in Conditioner. To jest taka dobra odżywka bez spłukiwania. To jest typowy emolient, naprawdę wystarczy odrobina. I to jest naprawdę emolient, tutaj nie ma ani jednego humektanta. Bardzo wydajny produkt, bardzo ładny zapach. Ja uważam, że zarówno Jane Carter, jak i Bounce Curl to są dwie takie odżywki bez spłukiwania, emolientowe, które świetnie robią to, co mają robić. Bardzo lubię. Chyba jedynym minusem tej odżywki, jak i Jane Carter, jest cena dość wysoka, ale obydwa są wydajne, więc warto moim zdaniem. Patrząc na to, jakie robią działanie i jak fajnie, tak wiecie, dożywiają i dociążają te włosy, na przykład przed nałożeniem żelu, wtedy kiedy oczywiście włosy tego potrzebują. A tutaj kolejny produkt z serii Hair Pharmaceries i to jest Peeling Has Timu Peel. O Jezu, ile ja już tych tubek zużyłam, to ja nie mam pojęcia, ale od 2017 roku używam ten peeling co jakiś czas. No on jest świetny, on jest mechaniczno-enzymatyczny. Nie zawiera kwasów. Bardzo dobrze złuszcza na skórek. Dość wydajny. Też ta tubka jest bardzo wygodna w aplikacji. Dla mnie to jest peeling klasyk. Ja od niego zaczynałam i jeśli chodzi o peelingi do skóry głowy, to ten mogłabym powiedzieć, że jest na pierwszym miejscu. Dlatego też, że
i fajnie działa i mam do niego sentyment. Też bardzo fajnie nawilża skórę głowy. Tutaj mam, zobaczcie, jeszcze dwa produkty marki Phytophilos. Jejku, ja nie wiedziałam, że ja mam aż tyle tutaj produktów tej marki. I to był taki szampon zapobiegający żółtym odcieniom włosów. Ja go używałam, gdy miałam blond i w sumie dokańczałam już, gdy miałam włosy przyciemnione. Szczerze powiem, on ma łagodny skład i tutaj mam też kokamidopropylbetainę, ale ja no nie zauważyłam tego, aby zapobiegał żółtemu odcieniowi. Szczerze, po prostu ja go traktowałam jako taki łagodny szampon. Nie oczekiwałam cudów, zwłaszcza, że ja go nakładałam typowo na skórę głowy, ale domywał bardzo dobrze, robił to, co ma robić, także okejka. Natomiast czy zapobiegł żółtemu odcieniowi? Nie powiedziałabym. Kolejny produkt Phytophilos i to był taki spray, mgiełka do włosów i skóry głowy. Ja dostałam tą mgiełkę do zużycia od Pauliny Czaszki, więc bardzo dziękuję. Tutaj typowo chodziło mi o to, aby wcierać jako wcierkę ten spray do skóry głowy, bo ma tutaj też takie składniki różne. Nie wiem, czy zadziałał na wzrost, tak jak powiedziałam, ale bo niestety szczerze, nie widziałam jeszcze nikogo, kto by coś mówił o tym sprayu. Jeśli nawet dopomógł tylko przez to, że masowałam skórę głowy, to ja już się bardzo cieszę. Też ani nie podrażniał, ani nic nie robił złego. Z przyjemnością go zużyłam. Jak już jesteśmy przy wcierkach, to ja je tutaj wszystkie wyjmę. Zobaczcie, jak ja wcieram. Widzicie? Zacznę od Echo. Czarna rzodkiew, tonik do włosów. Ja kupiłam ten produkt spontanicznie w drogerii Natura, dlatego że wiecie, tak sobie szukałam jakiś wcierek, żeby mieć na zapas. I cóż, no to jest nazywane naturalną odżywką do włosów z czarnej rzodkwi. Ja naprawdę to jest po prostu wcierka. Czarna rzodkiew, w ogóle czarna rzepa mi się tak kojarzy ze starym blogowaniem, z całą taką tą sferą blogowania. Czarna rzepa, pamiętam jak się robiło takie wcierki. Natomiast tutaj jest czarna rzodkiew, ale też taki ten zapach był taki specyficzny. Natomiast no, wcierałam cierpliwie. Tutaj w składzie mamy alkohol denat, więc tutaj uczulam, jak wasza skóra głowy nie lubi tego składnika. Natomiast u mnie oczywiście się nic nie działo. Ja nie mam problemów ze skórą głowy, więc tutaj niestety, ale ode mnie się ciekawostek jakichś takich nie dowiecie. Zresztą każdy ma inną skórę głowy, wiadomo. Szybko zużyłam, bardzo przyjemny, jestem na tak. Kolejna wcierka, Pharmaceris Hair and Scalp Ha Steam Fortem. I to jest preparat do intensywnej kuracji stymulującej wzrost włosów. Ta wcierka również fajnie nawilżała, bardzo przyjemnie mi się ją zużywało. Składowo faktycznie jest w stanie stymulować porost włosów, oczywiście. Dostawałam sygnały od różnych osób, że ta wcierka załagodziła, ukoiła skórę głowy, nawilżyła, więc super. Jeśli macie problematyczną skórę głowy, faktycznie może się sprawdzić. No i tutaj plus 10 do aplikatora. Świetne są takie butelki z takimi aplikatorami, bo dzięki temu nie muszę przelewać do swojego atomizera, a tak to ja zazwyczaj praktycznie wszystkie wcierki przelewam, te, które nie mają atomizera lub które po prostu nie mają żadnej wygodnej pompki. Kolejny produkt to jest Satwa Kozieradka i to jest ta nowa Satwa Kozieradka. W ogóle te wcierki Satwa są super, bo mają przemyślane dobre składy. Kozieradka też bardzo wpływa na porost włosów. Gdy mi się w końcu wszystkie moje wcierki skończą, to znowu wrócę do moich takich DIY z naparem z kozieradki, bo mam tam, wiecie, też takie różne olejki, ale o tym kiedy indziej. Tą wcierkę też z przyjemnością używałam. Już nawet przyzwyczaiłam się do zapachu kozieradki. Zresztą tutaj chyba nie było aż tak tego czuć. No, dobra, trochę czuć rosół, ale tragedii nie ma. Jakoś tak już się chyba przyzwyczaiłam. Ja na początku mega się bałam, powiem wam. Także to Orientana ajurwedyjski tonik do włosów, też bardzo przyjemny. Orientana w ogóle ma fajne składy, takie bogate, tutaj mają takie różne wyciągi, takie indyjskie, ajurwedyjskie, także też bardzo fajny produkt. On szczególnie jest polecany na wzmocnienie osłabionych włosów, zatrzymuje wypadanie i też co ważne, to jest wodna konsystencja, tak samo tu była wodna konsystencja. Tak samo tutaj. Będę tutaj miała coś takiego, co ma oleje też, to będę wam mówić, bo to jest też bardzo istotne. Bo jeśli chodzi o te wcierki, no to one po prostu mi się wchłaniały i ja nie miałam żadnego problemu z jakimś obciążeniem czy czymkolwiek. Golden Green Vitaline i to jest wcierka z witaminą C i acerolą. Tutaj jest alkohol izopropylowy, też taki skład dość krótki, typowy. Okej, czuć trochę alkohol. A, dobra, po wodzie jeszcze jest alkohol denat, więc tutaj też uczuć
uczulam. Ona też była bardzo przyjemna, tutaj się powtórzę, alkohol nic nie zrobił złego moim włosom. Tu mamy też rozmaryn, biotynę, miętę, argininę. No taki krótki, ale konkretny skład. Nowa kosmetyka, serum do skóry głowy, mniej problemów, więcej włosów. To jest też bardzo popularny produkt do wcierania i tutaj mamy olejek miętowy, pantenol i nie mamy alkoholu. W ogóle ta wcierka ma bardzo ładny zapach taki miętowy, mam ochotę zawsze tu wypić, już to mówiłam przy chyba ostatnim denku. No widzicie, to jest moja druga butelka. O, i jeszcze jedna satwa. Anioś i Lukrecja i to jest w ogóle jeszcze z napisem, bo Agnieszka Niedziałek, gdy Agnieszka miała z nimi współpracę. Oj, tu jest Agnieszka, proszę. Kolejny świetny produkt to jest w ogóle Anioś i Lukrecja ma chyba najładniejszy zapach, bo ja lubię Anioś, bardzo lubię. Bardzo lubię i w ogóle te cukierki anyżowe też uwielbiam. Więc też bardzo przyjemny. Tu akurat jest jeszcze nawet, widzicie, inne opakowanie, bo tutaj już mamy atomizer. A tu jeszcze nie. I na koniec Joanna Konopie. To jest taka wcierka typowo nawilżająca. Ale przez to, że gdy ją spryskałam na skóry głowy, pocierałam, masażowałam. Robiłam masaż skóry głowy, no to tutaj również to miało wpływ na cebulki, na porost. Też bardzo przyjemna, nawilżająca wcierka. Dwa produkty oleiste do wcierania do skóry głowy. Pamiętajcie, że nie każda skóra głowy lubi olejowanie. Moja, no nie ma nic przeciwko, więc ja używam. I to są oleje na porost, na pobudzenie porostu i zapobiegające wypadaniu. Oczywiście, no ja z wypadaniem nie mam problemu, ale tak mówię. Jeden to jest Karabione Booster. To jest takie serum, można je kupić w takim opakowaniu z bodajże 4 takimi buteleczkami po 20 ml. Ja z tego co wiem, to mam kod, więc go wam dam na dole. On jest chyba taki wieczny, więc dam wam kod. No, chyba 10% zniżki. Też bardzo fajny zapach, bardzo przyjemna taka wcierka oleista. Też zawsze, gdy olejuję włosy, to na skórę głowy nakładam coś takiego olejowego. I drugi to jest Ailunola, olej na porost włosów. Ola, pozdrawiam. I to jest marka Biały Koteł. Kocham zapach tego olejku, taki kwaśny, taki cytrynowy. Bardzo, bardzo przyjemny. I też bardzo fajny, bardzo dobrze mi się go wcierało i zużywało. Bounce Curl Hair Spray Alcohol Free. Ja już mówiłam w jednym odcinku w Curl Faves o tym produkcie. Ten spray to jest mój hit do reanimacji, ale to jest taki produkt, taki hardkorowy na wesela. Na przykład jestem na weselu, już mam taką szopę, wiecie, po 2 godzinach tańca i spryskuję sobie włosy tym sprayem i te moje loki bardzo fajnie się tworzą. Troszkę tak zapobiegam takiemu puchowi, albo wiecie, ten puch jest, ale te loki też są takie w ryzach utrzymane, równomierne i to kocham w tym produkcie. I ostatnio sobie kupiłam drugie opakowanie. Minusem jest duża cena. Niestety, ostatnio na Piękne Włosy była promocja, więc kupiłam sobie kolejne opakowanie. Natomiast no kocham, uwielbiam. Nie wiem, czy bym sobie kupiła ten produkt. Kiedyś go dostałam po prostu od sklepu na Piękne Włosy i przez to mogłam go przetestować i się zakochałam. Ale no, czy bym kupiła tak sama od siebie, to no nie wiem, no, bo nawet bym nie wiedziała, że on jest taki mocny i taki dobry. Naprawdę, jeśli chodzi o porównanie produktu do reanimacji między Anwen a tym, to są dwa inne bieguny, bo to bardzo delikatnie utrwala loki. Pięknie reanimuje, jakby ta fryzura wraca do normy, robi się piękna czupryna, ale utrwalenie loków i ten hold, no tutaj to jest maksymalny, a tu jest taki, wiecie, bardzo taki optymalny, taki delikatny. Okej, słuchajcie, już zaraz kończymy. Ja już też przyznam, że się nagadałam, ale jeszcze zostało kilka produktów. Biotu You, o, to są właśnie te sera, o których mówiłam, a przepraszam, to jest to serum. Są 3. Ja używałam jako podkład pod olej. Jeśli chodzi o te sera, one świetnie się sprawdzą właśnie dla osób o włosach cienkich. Jeśli chodzi tutaj, to tutaj jest Face Body Hair Oil Biotu You. Tutaj też, to jest mieszanka różnych olei. To jest też bardzo przyjemny produkt do olejowania. Ja mówiłam też więcej o tych produktach i pokazywałam składy w odcinku o ze zbiorczą recenzją kosmetyków dokręconych włosów z Białego Drogerii, więc to też tam podlinkuję. Kolejny produkt, Olaplex numer 3. Słuchajcie, zmotywujcie mnie, bo ja już robię od kilku lat wpis na bloga. Jak macie ochotę na wpis o Olaplex i jak ja go używam, dajcie mi znać i zmotywujcie mnie jakoś, please.
Ja bardzo lubię Olaplex co jakiś czas zrobić sobie taką kurację, umyć włosy oczyszczającym szamponem, nałożyć sobie na kilka godzin Olaplex, zmyć i szczerze, po takim zabiegu, takiej kuracji, to nawet już nie potrzebuję nałożyć maski, więc bardzo lubię. Mydło Stacja Hydromanil. To jest taka substancja nawilżająca i ja bardzo ją lubiłam jako podkład pod olej. Wiem, że kilka razy też sobie zmieszałam Hydromanil z kremem. I też był bardzo przyjemny, ale musiałam uważać z ilością. Na pewno musiała być większa ilość kremu do twarzy niż hydromanilu, bo wtedy tam na mojej twarzy czułam bardzo ten hydromanil i to mi bardzo nie pasowało. Natomiast jako podkład pod olej świetne. Akurat w tym odcinku jest bardzo mało stylizatorów, powiem szczerze, ale tutaj się uchował jeden chyba z tego co widzę. Curl Smith Curl Defining Styling Souffle. To jest mój totalny ulubieniec, jeśli chodzi o stylizatory. Świetne efekty miałam po nim, taką piękną objętość, ale te włosy ładnie skręcone, równomierne. Świetne efekty. Pokazywałam Wam i mówiłam więcej o tym produkcie w moich ulubionych stylizatorach, więc podlinkuję film i po prostu tam Was odsyłam. Okej. I jeszcze mam produkty na końcówki. Bioeliksir olejek z czarnuszki, świetny produkt, pięknie, pięknie pachnie, bardzo tanie, chyba kosztuje 3-4 zł. Rossmanie, czy to w naturze, też w Biedronce potrafią być naprawdę dobre promki, tak jak na przykład złoty 99, także warto. Jeśli szukacie czegoś taniego na końcówki, o Jezu, ten zapach, to naprawdę możecie tutaj wziąć pod uwagę ten produkt. I dwa olejki Marion, olejki orientalne, żożoba słonecznik i migdały dzika róża. Oczywiście te mają silikony, jak i bioeliksir. Nie mają żadnych wysuszających alkoholi, nic z tych rzeczy, także spokojnie. W tych olejkach Marion, one się różnią tym, chyba są jeszcze dwa rodzaje dodatkowe, czy jeden. One różnią się tym, że zawierają w składzie różne oleje. Na przykład tutaj był żożoba i słonecznikowy, tutaj był migdałowy. I po prostu te oleje pasują do moich włosów, więc te sobie wzięłam i użyłam i tym się sugerowałam. One też są naprawdę dość wydajne, bo one mają 30 ml. Bioeliksir ma 20, jakby co. Dobrze, kochani, słuchajcie, ale się nagadałam, ale zobaczcie. O nie. Jeszcze jeden olejek. Anven Happy Ends płynny. On w ogóle jest bardzo rzadki, też ma silikony, ma spory skład. Jakby co, zawiera lanolinę, więc tutaj to jest składnik odzwierzęcy. Też bardzo wydajny produkt, zdecydowanie bardziej mi pasuje niż ta wersja stała. Happy End, tutaj też polecanko. A teraz to serio już na koniec. Zobaczcie teraz, Boże, ta torba jest pusta. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym włosowym dęku za pewnie ponad pół roku. Ja się dzisiaj nagadałam. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego bloga, na moją grupę na Facebooku Gwardia Curly Madeleine. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa!